zdobywać najwyższe laury i walczyć ze wszystkimi na świecie. Mówię, witając się, z nami Lucjan Błaszczyk, jeden z najbardziej utytułowanych polskich tenisistów stołowych. Wspomina pochodzący z Lwówka Śląskiego multimedalista mistrzostw Polski i Europy, zawodnik polskiej kadry narodowej, czterokrotny olimpijczyk, a obecnie trener, który w sobotę 16 listopada 2019 roku w sali sportowej zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych spotkał się z fanami. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Lucjan Błaszczyk i przyjaciele. Dzisiejszy turniej ma zachęcić naszą młodzież i dzieci do aktywnego udziału w życiu sportowym. Chcieliśmy wzbudzić taką fascynację sportem młodego pokolenia. Chcieliśmy odciągnąć ich od smartfonów. Pierwszy etap naszego spotkania to turniej, na którym prowadzone są rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży. Chcemy poprzez to opowiadanie zachęcić młodych ludzi do aktywnego udziału w sporcie. Chcemy ich przekonać, że mieszkańcy małych miast mogą również osiągać sukcesy na arenach światowych, międzynarodowych. Chcemy, aby to był przykład do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, zdobywania świata. I to wszystko mamy nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli doświadczyć. Lucjana Błaszczyka i towarzyszącego mu Norberta Stolickiego powitali Roman Cichanowicz, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Lwówku Śląskim oraz starosta lwówecki pan Daniel Koko. Dziękujemy przede wszystkim, że pamiętasz o naszym Lwówku, o naszym powiecie. Tutaj się wychowywałeś, stąd pochodzisz i dalej pamiętasz. Cieszymy się, że dzisiaj po wielu latach powróciłeś do nas w wielkiej jak zwykle formie. Pokazałeś nam tutaj dzisiaj, pokazaliście nam wspólnie razem z swoim kolegą, jak można się bawić w pięknym sportem. Jak nie dużo trzeba, dwie rakiety i stół. I mam dwa piłeczka, żeby pokazać to, co potraficie, żeby wspaniale się bawić. Dzisiaj przyjechałem tutaj z Norbertem, żeby pokazać wam taki tenisowy na wesoło. Nie chcę tutaj was jakby zanudzać profesjonalnym graniem, tylko pokażę wam, mówił Lucjan Błaszczyk, który wraz z Norbertem Stolickim sprawił fanom tenisa stołowego wielką przyjemność znakomitym pokazem gry.
Ale tak, nie widzę, kto? Zgodnie z obietnicą Lucjan Błaszczyk i Norbert Stolitki rozegrali mecze ze zwycięzcami turnieju tenisa stołowego, udzielając młodzieży wielu cennych wskazówek. Lucjan Błaszczyk w rozmowie z nami przyznaje, iż po raz pierwszy brał udział w turnieju w swoim rodzinnym mieście. Jednocześnie zapewnia, że jeżeli w przyszłości pojawią się kolejne tego typu inicjatywy, to z pewnością weźmie w nich udział. Ja przez wiele lat jeździłem, latałem po całym świecie po turniejach i cały czas byłem w takim reżimie zawodowego sportu, więc nie miałem w ogóle czasu na tego typu eventy. No i teraz, odkąd skończyłem karierę zawodową, półtora roku temu, było duże zakończenie na Stadionie Narodowym w Warszawie, także teraz mam trochę więcej czasu. Fajnie, że taka inicjatywa ze strony tutaj władz lubelskich, samorządu, starostwa wyszła i że mogłem dzisiaj tutaj być i pokazać trochę tenisa stołowego, spotkać się z wieloma znajomymi tutaj starymi. Przecież tutaj się urodziłem i do 6 klasy szkoły podstawowej tutaj mieszkałem, także to bardzo fajne, sentymentalne spotkanie. Jak wrażenie dzisiejszego turnieju w ogóle? No bardzo fajnie, fajnie, że licznie tutaj dzieciaczki odwiedziły salę dzisiaj i było dużo fajnych gier, fajna rywalizacja. Miałem okazję z wygranymi z każdej grupy kategorii wiekowej zagrać, także widać, że ci zawodnicy, zawodniczki gdzieś trenują, widać, że potencjał w nich jest i mogą te umiejętności rozwijać na wyższy poziom. To tak naprawdę pierwsze spotkanie w Lwówku Śląskim, pierwsza impreza w Lwówku Śląskim, a pytanie, czy ostatnia? No to już nie ode mnie zależy, mam nadzieję, że nie. Ja mieszkam w tej chwili w Zielonej Górze, to nie jest daleko, także jeżeli takie inicjatywy będą się pojawiały, to ja zawsze ze względu na to, że jestem tutaj urodzony i mam tu dużo rodziny, także na pewno chętnie tutaj przyjeżdżam i bardzo pozytywnie patrzę na tego typu eventy i na pewno będę wspomagał tutaj i tych młodych zawodników, tym bardziej, że moich trenerów, którzy byli moimi pierwszymi trenerami, właśnie Ryszard.
Ryszard Kowalski i starszy Stanisław Ugrynowicz zajęli się tutaj, promują tenisowy w mieście, także na pewno będę im służył pomocą. Na zakończenie nie zabrakło wspólnych zdjęć i autografów. Podziękowania i drobne upominki mistrzowi wręczył Daniel Koko, starosta Lgówecki. Bardzo Ci dziękuję za to, co nam pokazałeś. Nie mam czapki na głowie, ale wielki szacunek, wielkie ukłony. I kłaniamy się blisko. Ja jako reprezentant powiatu lubelskiego robię to z całym zadowoleniem i z wielką radością. Chciałbym Cię teraz tutaj zaprosić. Podziękujmy radami naszego wielkiego miejsca. To historia tenisa stołowego. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest pierwszy trener Lucjana Błaszczyka, pan Stanisław Ugrynowicz, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Województwie Śląskim, pan Roman Ciechanowicz oraz Jacek Żojdzik. Ja. Natomiast cała impreza odbywa się przy współudziale młodzieży z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Województwie Śląskim oraz całej kadry pedagogicznej. Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.